To jest przyjemne, tak? Jak możemy coś zrobić i pomóc i wesprzeć i zachęcić ludzi, żeby też to robili, żeby przyszli, żeby pokibicowali. Cieszymy się zawsze, ja się cieszę, jak są jakieś sportowe eventy i sportowe wydarzenia, to zawsze sport jest bliski mojemu sercu, obojętnie jaki. Trzeba pomagać w każdy sposób, jaki można pomagać, brać czynny udział i no biorę, no jestem, biorę, dlatego też jak najbardziej biorę udział w licytacjach i będę się starał kopnąć piłki. Naprawdę nie trzeba umieć grać, choć jak patrzę na niektórych, to oni chyba jednak liczą na wygraną. Ja myślę, że tu chodzi o dobrą zabawę i właśnie o tę pomoc. Ona jest najcenniejsza. Przede wszystkim mogę się też spotykać z innymi ludźmi, z innymi podopiecznymi, tak, i spędzam z nimi miło czas. Został właśnie w ośrodku pobytu dziennego. W międzyczasie też jeździł najpierw po szkole, jeszcze w podstawowej, potem w liceum. A teraz już jest studentem i dwa razy w tygodniu jeździ przed południem do Świetlikowa i to jest właściwie ten czas, kiedy ja mam go dla siebie. Na co dzień opiekujemy się dziećmi nieuleczalnie chorymi. Prowadzimy hospicjum domowe dla dzieci, dojeżdżamy do 100 km od naszej siedziby i to jest hospicjum, które działa 24 godziny na dobę. Prowadzimy również Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci i to jest takie przedszkole dla ciężko chorych dzieci, które mieści się u nas w siedzibie w Tychach. Dzieci dowożone są naszymi busami na cały dzień, a później wracają w ramiona rodziców. W Świetlikowie jeszcze przed Fundacją Why Not miałem troszeczkę więcej dla nich czasu i wtedy okazało się, że zostałem nazwany turbowolontariuszem. Także w tym zakresie pomagałem, co tylko byłem w stanie, to spróbowałem pomóc. To nie jest koniec, przekazaliśmy kolejną nieruchomość właśnie tej instytucji. No i wierzę w to, że wkrótce uda się stworzyć ośrodek preadopcyjny, albo być może to już jest kwestia ludzi ze Świetlikowa, dzienny, znaczy hospicjum stacjonarne. No tutaj zobaczymy, jakie będą możliwości, ale to, co jest naprawdę bez wątpienia najważniejsze, potrafią realizować plany, o których mówią.